To są dwie sadzonki szary. Zobaczcie, jakie są malutkie. One były jeszcze mniejsze, dlatego tu zostały, a reszta po prostu została przesadzona. I ta reszta, która w chwili przesadzenia była taka jak te dwie, dzisiaj wygląda tak. Duża różnica, prawda? Ale te na szczęście też urosły i jeśli chcemy, żeby się tak rozwinęły jak tamta, to przesadzimy do większego pojemniczka. Postaram się też przesadzić moje selery, które tak kiepsko mi rosną. Mam nadzieję, że też pozwoli im to wzrosnąć szybciej. Trzeba przyznać, że ja żem się spóźnił z selerami, bo o miesiąc za późno je wysiałem. Powinny być już w lutym. Ja to zrobiłem pod koniec marca, więc no, sam sobie jestem winny. Ale postaram się jakoś je podgonić. Zresztą tutaj lepiej wyglądają. Chociaż też są za małe. Niektórzy już mają 18-15 cm, a u mnie to 3 cm góra. Można zobaczyć na tych filmach, że pojawił mi się mech przy selerze. To jest wynik tego, że za dużo dałem wody. Tak bardzo chciałem podgonić seler, że przesadziłem. Niestety mam źle wyprofilowane półki, znaczy one nie mają poziomu i w efekcie bywa tak, że jak leję wodę do tej miseczki, która jest pod spodem, żeby od dołu zasilić, to niestety przechyla się ta woda w jednym kącie, jest w jednej części jest dużo tej wody, a w drugiej wcale nie ma. To taka wzmianka krótka, żebyście jak będziecie robić półki, żebyście pamiętali, że trzeba je wypoziomować. Mało tego, jeśli stosujecie deski na płasko, to te deski się wygną pod wpływem tych ciężaru, który położycie, więc no, musicie pilnować tego w momencie projektowania. Potem jest kłopot z poprawieniem tego w środku sezonu, już w zasadzie nie ma czasu, jest dużo innych prac, dlatego warto raz dobrze zrobić półki, dobrze wypoziomować, żeby ta woda była równo na całej powierzchni rozłożona. Wtedy się też i oszczędzi wody, i oszczędzi się zmartwień, że nie wszystko jest prawidłowo zrobione, nie wszystko dobrze nawodnione, że w jednym za dużo, a w drugim za mało. O ile przesadzenie pomidorów jest czymś normalnym, to nie jestem pewien, czy moje przesadzenie selera się powiedzie. Wymyśliłem sobie, że jeśli go przesadzę, to będzie lepiej rósł, szybciej rósł, ale to prawda jest taka, że on rośnie w całkiem dobrym tempie prawdopodobnie, tylko że ja go porównuję z tymi selerami, które ktoś zasiał 1,5 miesiąca przede mną, więc no trudno, żebym je porównywał z nimi. Ja niestety takiemu czemuś uległem, dlatego tak byłem niezadowolony. One po prostu, selery tak mają, że do 3 miesięcy się szykuje rozsadę. Także 3 miesiące przed majem, przed 15 maja, bo przeważnie po 15 maja się już wszystko daje do na działkę, bo przeważnie później już nie ma przymrozków. Oczywiście to trzeba zawsze sprawdzać, bo mogą się wyjątki zdarzyć. Bywały takie lata, że już pierwszego kwietnia przyszło lato i koniec, już nie było żadnych przymrozków, ale były też takie, że i po 15 mogło się zdarzyć, ale bardzo, bardzo rzadko rzeczywiście te wyjątki się zdarzają, więc jak to mówią, ostatni dzień 15 maja czasami jeszcze ma przymrozek, a potem przeważnie nie ma. To się przeważnie sprawdza. Dlatego seler się szykuje szybciej. Ja teraz nie jestem pewien, czy ja dobrze go przesadzę. Będzie więc to pewnego rodzaju eksperyment, którym się z Wami podzielę. Ponieważ seler podczas przesadzania bardzo ważne jest, żeby nie zakopać stożka wzrostu, który znajduje się tuż nad korzeniem. A niestety w tej postaci, jak ja teraz mam, jego po prostu nie widać, tego stożka wzrostu. Trudno powiedzieć, w którym jest, bo tam w ogóle oprócz, znaczy są te korzenie długie, coście widzieli, one są za długie, może nawet, ale ma być bulwa. I teraz żadnej bulwy na razie tam nie widać. I to jest ten problem, że nie jestem pewien, czy dobrze to zrobię. No ale zobaczymy, przyjdzie czas, zobaczymy, jak to się udało. No, po przesadzeniu, jak widzicie, ładnie wyglądają w tym nowym pojemniczku, ale czy tak ładnie będą rosły, to zobaczymy. Seler jest bardzo wartościowym warzywem, może nie jest taki szczególnie smaczny,
ale powinien być bardzo ceniony z uwagi na wysoką zawartość bardzo wielu składników mineralnych. Jedna rzecz, która może Was zdziwić, to to, że najpopularniejsze cytrusy zawierają witaminy C dwa razy mniej niż seler. Zupełnie nie kojarzymy selera z witaminą C, prawda? Ale tu jest dużo, dużo innych także cennych składników, witamin z grupy B na przykład. No, także jest to bardzo zdrowe warzywo. Nie zdołam z pamięci powiedzieć o wszystkich zaletach selera, więc posłużę się ściągą, po prostu przeczytam to, co znalazłem w internecie. Seler zawiera duże ilości błonnika, soli mineralnych i witamin z grupy B, K, C i A. Ma najwięcej fosforu spośród warzyw korzeniowych, dużo wapnia, potasu i cynku, a także niewielkie ilości magnezu i żelaza. Liście selera zawierają sporo beta-karotenu oraz witaminy C i witaminy z grupy B. Seler ma działanie uspokajające, oczyszcza organizm z toksyn, a więc bardzo, bardzo cenna rzecz teraz w tych czasach. Działa przeciwzapalnie, moczopędnie i przeciwbólowo. No i dla niektórych bardzo ważna rzecz, 100 gram selera to tylko 7 kalorii. Seler warto też posadzić później między kapustą, między sałatą, ponieważ bielik kapustnik, który zjada, znaczy zanim stanie się tym pięknym motylem, to najpierw jest gąsienicą i on zjada po prostu, żeruje na liściach kapusty i potrafi naprawdę zniszczyć całe hektary pola. I okazuje się, że nawet ci, co się decydują na chemiczne opryski, nie dają sobie z tym rady, ale oczywiście to tylko ta chemia zostaje, im więcej opryskują, tym więcej zostaje tego na tej kapuście. Natomiast są naturalne metody, którymi się posługują w permakulturze, to właśnie przy sałacie, przy kapuście sadzimy między innymi seler. Nie tylko tymianek, szałwię lekarską i pomidory. Czyli takie mieszanie różnych roślin sprawia, że po prostu ten bielik kapustnik no nie przylatuje, ponieważ inaczej najpierw nie składa tam jaj też, bo nie lubi tego zapachu po prostu. Także są to naturalne metody ochrony roślin bez potrzeby używania chemii. Mamy taką grupę zaniedbanych pomidorków, które spróbujemy ożywić przesadzając. Za chwilę puszczę już na koniec fragment audycji radiowej, do której zostałem poproszony o wypowiedź na temat permakultury, ale zanim to zrobię, to jeszcze podsumujmy sobie ten dzień i ten filmik. Przesadziłem seler, nie wiem, czy to dobrze zrobiłem. Okaże się eksperyment, pokażę Wam, czy się udało, czy nie, po kilku dniach, jak on rośnie. I przesadziłem porę, jak też widzieliście, akurat o porze niedużo nie mówiłem. I pomidory. No pomidory to jest najłatwiej, bo o ile seler musi być na tej samej głębokości przesadzony, to pomidor można posadzić głębiej. Po prostu jak łodyżka jest większa, to można ją zakopać w ziemi aż do listków i on sobie poradzi, a ta łodyżka wypuści dodatkowe korzenie, co tylko pomoże roślinie. Ale z selerem jest inaczej, więc podzielę się niebawem z Wami, czy udało się, czy nie, czy zapłaciłem ciężką karę niszcząc to, czy też przeciwnie, rozrosło się pięknie. Teraz zapraszam więc na jeszcze audycję o permakulturze w Radiu Opole. W sobotnie wydanie około 14 do 16. Taki jest program Ekowyścig. Jak stworzyć ogród permakulturowy? O tym Krzysztof Król. Potrzeba minimum wiedzy, by zacząć, czyli warto coś przeczytać lub posłuchać od ludzi, którzy już mają jakąś praktykę. Osoby początkujące zachęcam do przyjrzenia się, co rośnie w miejscu, gdzie chcą założyć ogród. Skąd wieją wiatry? Co jest za płotem? Jeśli sąsiad 2 metry za płotem robi silne opryski, to musimy się przed tym bronić. Tak samo jeśli ogród sąsiaduje z ruchliwą drogą. W takich przypadkach, jeśli nie mamy lepszego miejsca na ogród, to powinniśmy zasadzić coś, co nas odgrodzi i przechwyci szkodliwe związki chemiczne.
Sadzi się wówczas coś w rodzaju zielonego ogrodzenia, czyli robi się zieloną zaporą. Jakieś drzewka, krzewy, które przechwycą to, co na zewnątrz. No oczywiście tego się nie je. Przyglądamy się też temu, co rośnie na naszej ziemi. To nam powie, jaką mamy właśnie glebę i co na niej urośnie bez sztucznych zabiegów, najprostszymi metodami. Wykorzystujemy naturalne właściwości, ale wspomniałem o sepie holcerze, którego ziemia to teren górzysty i klimat bardzo zimny. On tym ciężkim sprzętem, czyli spychaczami i koparkami, kształtuje swój teren pod własne potrzeby. Tworzy mikroklimaty, no sprawia, że nawet w tym zimnym górskich warunkach potrafią mu rosnąć rośliny, które teoretycznie nie miałyby prawa na takiej wysokości rosnąć, bo są znane raczej z ciepłych krajów. On tworzy, nie pamiętam jak się nazywa, takie zakątki, gdzie po prostu jest cieplej. Jest ochrona przed wiatrami, jest taki inny mikroklimat niż typowy w górach. No ale on działa na dużą skalę. W pierwszym roku najczęściej zresztą przyjmuje się, że no można używać szpadel, można jeszcze tradycyjnie ten ogródek uprawiać, no bo w pierwszym roku trzeba się jakoś zacząć. Potem, natomiast w następnych latach najczęściej rezygnuje się z kopania w ogródku. W permakulturze bardzo ważne jest ściółkowanie i w pierwszym roku oczywiście dopiero zaczynamy ściółkowanie, więc kiedy siejemy, ta gleba jeszcze nie jest tak żyzna, jak będzie później. My kładziemy pierwszą warstwę ściółki, zostawiamy ją, w przyszłym roku kładziemy następną warstwę, potem następną i z roku na rok ta ziemia jest coraz bardziej żyzna. No ale właśnie, ponieważ tego w pierwszym roku nie ma, więc niektórzy jeszcze grzeszą tym jakby donawożaniem. Z tym, że można używać oczywiście naturalnych metod, nie trzeba używać tych tradycyjnych. Niektórym jest tak ciężko się tak szybko przestawić, więc jak używali w poprzednich latach, tak czasami jeszcze używają. Ja tego nie polecam, ja tego nie stosowałem. I od razu miałem dość ładne owoce, co można zobaczyć na filmach zeszłego roku. Eko wyścig.